Witajcie w piątym tygodniu naszego wyzwania. Prawie już końcówka. Można powiedzieć, że dużymi krokami zbliżamy się do finiszu. Cztery treningi w tym tygodniu. Pierwszy trening to jest snatch plus windmill. Snatch i windmill. W pierwszej serii wykonujesz po jeden, czyli jeden snatch, jeden windmill. W drugiej serii po dwa, czyli snatch, windmill, powrót, snatch, windmill. To samo na drugą stronę. W trzeciej serii wszystko razy trzy. Snatch i windmill traktuj jako jedno powtórzenie. Jeżeli nie robisz windmilla, to pozostań po prostu przy snatchu. Nie dodawaj sobie ćwiczenia, którego nie potrafisz wykonać. Lub myślisz, że potrafisz, a czujesz, że nie jest tak, jak powinno być, więc jeżeli nigdy tego nie robiłeś, nie robiłaś, to na pewno powinna zostać tylko przy snatchu i to wystarczy. Drugie ćwiczenie to jest ponownie pull-up. Standardowo 2, 3, 5 powtórzeń, podciąganięcie siłowe. Bez bujania, bez kołysania się w pierwszej serii. Po 2. W drugiej serii po 3 i w trzeciej serii po 5 powtórzeń. Jeżeli za lekko z ciężarem, doczepiaj pas. Jeżeli za ciężko z ciężarem, używaj gum, używaj TRX-u, wszystko to, co pozwoli ci podciągnąć jak najwięcej swoich. I ćwiczenie numer 3 w tym tygodniu to kombinacja military press, czyli whiter press. Muszę trzymać dłoń na kuli. W jaki sposób to zrobić? Sposób trudniejszy, to po prostu mam wrzucić tak rękę, żeby złapać odważnik. Fajnie jest, jeżeli kciuk jest tym elementem, który pomaga utrzymać stabilną pozycję i kulę. Standardowe military press. I tak samo zdejmuję. Łatwiejszy sposób zarzucenia kuli to po prostu wrzucić ją na drugą rękę. Przytrzymuję stabilnie, układam sobie w ręku. Jeżeli czuję, że jest ok, chwytam, odstawiam. Polecam to ćwiczenie, naprawdę zupełnie inne odczucia niż wyciskanie, trzymając za rączkę. Także mam nadzieję, że wejdzie na stałe do waszego arsenału. Ostatnie ćwiczenie w tym tygodniu, ostatnie zadanie, to jest TGU, którego chyba nie muszę przypominać, ale pokażę, w jaki sposób wykonać te 2-3 powtórzenia, bo słyszałem, że były różne kombinacje. Jeżeli mam po jeden w pierwszej serii, nie ma problemu. Jeżeli mam później po dwa, to bez odkładania odważnika wykonuję 2 powtórzenia. I powtarzam bez odkładania po raz drugi. Jeżeli będę miał po 3, to zrobię to samo. 3 powtórzenia na jedną stronę, bez odkładania odważnika. Wygląda piąty tydzień. Mam nadzieję, że podobają wam się ćwiczenia. Jeżeli coś jest niejasne, to piszcie. Na pewno odpowiem, nie pozostaje bez odpowiedzi. Trzymam za was kciuki. Pozostaje nam po tym tygodniu jeszcze tylko 2 ćwiczenia. Postaram się, żeby to była dobra niespodzianka dla was. Piona.